Cześć kochani, witam Was serdecznie, Regina Bukowska z tej strony. Jestem autorką programu Time for Detox, kolorowy detoks i dzisiaj powiem Ci na temat naczyń. Jaka jest różnica pomiędzy naczyniami glinianymi, których używam też podczas detoksu, a naczyniami miedzianymi, w których przetrzymuję wodę. Bo podczas detoksu i tego programu całego detoksowego również pijemy wodę. I dobrze jest, aby ta woda była oczywiście najlepszej jakości. Więc zadajecie mi co chwilę pytanie, Regina, które kupić? Czy gliniane, czy miedziane? Które lepsze? Które mają inne? Jakie właściwości? Więc żeby było wszystko jasne, ja używam jednych i używam drugich. Naczynie tutaj gliniane mam 4-litrowe, więc ja używam dość dużo wody, dlatego że wieczorami podczas detoksu pijemy również napary ziołowe, no i rano też pijemy wodę. Więc mam i jedno i drugie. I oczywiście miedziany termos, kiedy wychodzę z domu, no to też mam wodę przecież w termosie. Ale samą wodę, bez dodatków. No ale dobra, już teraz przejdźmy do tej różnicy. Jaka jest różnica pomiędzy miedzianymi a glinianymi? No to po pierwsze, no jak wiemy, naczynie gliniane. No to co? Najstarsze naczynie świata. Można by tutaj się rozpowiedzieć na ten temat o całą godzinę, ale powiem Ci dzisiaj w pigułce, co dla Ciebie jest ważne, żeby wiedzieć, jakie naczynie kupić, w jakim naczyniu trzymać wodę i co ono Tobie daje dla Twojego zdrowia, bo to o Ciebie przecież chodzi. Więc już 2,5 miliarda lat temu używano naczyń glinianych, czyli ma sporą tradycję już. Wtedy, kiedy brakowało leków, wtedy, kiedy ludzie mieli problemy z trawieniem, kiedy były rany, kiedy zwierzęta, na przykład kopyta miały zniszczone, no to tam wtedy uzdrawiano gliną i uzdrawiano właśnie wodę. Oczyszczano wodę poprzez glinę. Jeżeli ktoś ma problemy trawienne, jeżeli dokuczają takie problemy, no to jak najbardziej tutaj. Więc my teraz też wracamy do natury i naturalnymi naczyniami właśnie filtrujemy wodę. To jest naturalny filtr, po prostu najlepszy jaki znam i po prostu jego używam, tak? Takiego filtru. Więc w takich naczyniach można trzymać również oleje. Ja pamiętam, jak byłam w Hiszpanii, no to pojechałam do takiej Hiszpanki, góralki Hiszpanki w dalekie góry, żeby kupić u niej naturalny, organiczny olej, który sama tłoczyła z oliwek. No i tam zaprowadziła mnie do piwnicy i tam stał taki potężny, 100-litrowy dzban gliniany. Ja mówię, wow, aż taki wielki dzban. Ona mówi, że właśnie w takim dzbanie przechowuje oliwę. Nie tylko jeden, tam było kilka tych dzbanów. Przechowuje oliwę, bo ona wtedy zachowuje swoje właściwości, ona wtedy nie traci swoich wartości i właśnie jest doskonałym naczyniem glina do przechowywania chociażby oleju, bo być może tłoczysz też oleje, no to dla Ciebie ciekawostka, że możesz też sobie używać takiego właśnie urządzenia. No to słuchajcie, woda zostaje uzdatniona. Jak to działa? Działa również antyoksydacyjnie. Dlaczego? Dlatego, że glina, surowa glina, czyli taka musi być porowata. Oczywiście, że glina nie może być żadna lakierowana, nie może być żadna impregnowana. Na wierzchu, kiedy nalejesz wodę, to pojawi się taka wilgoć. No, ona oczyszcza bardzo pięknie z metali ciężkich. Ona oczyszcza z tych wszystkich drobnoustrojów. Ona, nie taka wypalana, będzie najlepsza. Dlatego też dobrze jest mieć podstawkę, bo wtedy, kiedy nalejesz wodę, trzyma się około 8 godzin w tym naczyniu, żeby już woda zachowała swoje właściwości, żeby była już zdatna do picia. Ale zanim, jak będziesz mieć nowe naczynie, to dobrze jest w ciepłej wodzie, nie gorącej, ale w takiej ciepłej wodzie z cytryną umyć to naczynie, wypłukać je i postawić na promienie słoneczne. Czyli takie ciepłe miejsce. Albo czasami ludzie dają też do piekarnika, żeby tam na 150 stopni czy ileś, żeby ona się osuszyła, ale ja daję na promienie po prostu słońca i tam się ona sama suszy. Więc w taki sposób czyszczę naczynie gliniane. Później też co raz w tygodniu czyszczę właśnie w taki sposób. Więc nie używaj, broń Boże, żadnych detergentów do mycia takiego naczynia glinianego. Więc kochani, taka woda w naczyniu glinianym jest zupełnie innego smaku niż Ty się możesz spodziewać. Więc taka woda w ogóle jest chłodna. Ona tam ma między 14 a 16 stopni Celsjusza, więc cały czas jest chłodna, ale my pijemy ciepłą, więc później ją podgrzewam. Taki naturalny filtr. Glina, jak już powiedziałam, najstarsze naczynie świata. Ona też w takiej Ayurvedzie mówi o tym, że to jest jedno z najszlachetniejszych naczyń, bo stworzona jest z 4 żywiołów. Ziemia, woda, powietrze tam jest też zawarte, no i ona tworzy taką harmonię, czy buduje harmonię w ciele człowieka, czyli harmonizuje się natura z człowiekiem. Dlatego też ważne jest, aby naczynie, czy gliniane, czy miedziane, postawić w takim honorowym miejscu, w takim cichym miejscu, nie tam, gdzie jest hałas, nie tam, gdzie robisz co chwilę jakieś, nie wiem, shakery, czy coś takiego, nie tam, gdzie jest głośno, tylko postaw tą wodę w takim spokojnym miejscu, żeby ona programowała się, dlatego że tam pojawia się żywa woda. A żywa woda, wiadomo, że ona jest programowana przez nas, więc będziemy programować miłością, żeby ona uzdrawiała komórki naszego ciała. No ale co jeszcze byś chciał wiedzieć na temat wody tej z gliny? Ona ma taki smak, jak trochę termalna się mówi, i usuwa, jak już powiedziałam, te ciężkie metale, ale też mikrocząsteczki z tych plastików. Przecież cały czas mamy ten plastik gdzieś tam wszędzie i te mikrocząsteczki, które rozwalają całą naszą gospodarkę hormonalną, zwłaszcza też dla mężczyzn bardzo przydatna taka woda, bo działa bardzo dobrze na prostatę i na inne, ulecza nasze ciało, właśnie buduje, czyli ona wraca, nasza gospodarka hormonalna, do swojego stanu. Więc tutaj, moi drodzy, jeżeli chodzi o glinę, to tak bardzo, bardzo w skrócie. Pamiętam, jak byłam jeszcze na Kostaryce i też rozmawiałam z Indianami, a właściwie z taką Polką, która tam mieszka, i ona mi tłumaczyła, jak to jest z tą gliną. No i ona mówi, że do tej pory oni mają kulkę glinianą, którą moczą w wodzie i tą wodą przemywają twarz, tą wodą przemywają jakieś rany, tą wodę zabierają ze sobą, jak idą gdzieś w dżunglę, bo ta woda jest odkażająca i ta woda bardzo pomaga właśnie w różnych sytuacjach takich ekstremalnych, więc no to też taka ciekawostka dla Ciebie, że ta glina używana jest przecież do tej pory. No i dobra, teraz pomówmy o naczyniach glinianych, miedzianych. No to dobra, naczynie miedziane, ono jest troszkę droższe niż gliniane zazwyczaj, ale pamiętaj, że my mamy rabat. Mamy rabat 10% na hasło RBS w zdrowie bez leków PL. Ja zresztą podlinkuję tutaj to, gdzie można kupić takie naczynia. No i woda z naczynia miedzianego też jest bardzo mocno uzdrawiająca, więc ta woda, też naczynie stare przecież, naczynie, gdzie 9000 lat temu odkryto już właśnie ten pierwiastek prastary miedź, gdzie nawet monety były przecież 90% z miedzi i 10% z cyny. Bardzo wartościowe. Po złocie, srebrze miedź jest wartościowa też nawet dla tych małych złodziejaszków takich. Pamiętacie, może mieliście sytuację na budowie, jak ktoś budował dom, że gdzieś czasami ukradli właśnie jakieś instalacje elektryczne, bo tam była miedź, ponieważ miedź jest wartościowa, ale to tak tylko na marginesie. Naczynie miedziane troszkę ciemnieje, ponieważ tam się wytwarza ta patyna ze względu na połączenie z powietrzem. Nie przeszkadza to mi w ogóle. Ja naczynie miedziane przemywam ściereczką wodą z cytryną i ona fajnie się czyści. Nie przeszkadza mi to, że później się gdzieś tam patynuje. To nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsze jest to, jak ona się czyści, jak ona działa na nasz organizm. I to właśnie dla naszego zdrowia. Już w 1928 roku odkryto właśnie te wszystkie aspekty zdrowotne i te właściwości bakteriobójcze, które są oczyszczające z pleśni woda, która te drobnoustroje dzięki właśnie aktywności jonów miedzi i działa doskonale właśnie antyoksydacyjnie, dlatego używam jej właściwie cały czas. Nie ma innej wody dla mnie niż ta z tych naczyń. Kiedy jeszcze mieszkałam w miejscu, gdzie pobierałam wodę bezpośrednio ze źródła, no to inna bajka, ale nie mamy zawsze takiej możliwości, a naczynia możemy sobie jak najbardziej zawsze mieć w domu przecież. Więc cóż robi dla Ciebie, dla naszego zdrowia taka woda z tego naczynia? Różnica jest jeszcze taka, że wodę tutaj w miedzi trzymamy 16 godzin, tutaj trzymamy 8 godzin. Taka jest różnica, ale troszkę to działanie jest inne, ponieważ ta woda działa bardzo leczniczo, jeżeli chodzi o miedź, o wodę trzymaną w miedzi. Zwiększa odporność naszego organizmu, zmniejsza stany zapalne, które się pojawiają właśnie w naszym organizmie, oczyszcza przewód pokarmowy. Przepięknie, jeżeli masz problemy ze wzdęciami, z pracą jelit, z wątrobą, to przecudownie pomoże Ci właśnie uleczyć. Jeżeli dasz wiarę, no to pij tą wodę z naczynia właśnie miedzianego. Odchudza dla tych, którzy myślą o tym, żeby trochę schudnąć. Więc woda z naczynia miedzianego tak działa na Twoją pracę układu pokarmowego, że będzie działać też odchudzająco i co? Odmładzająco, więc odmładzanie też jest ważne. A jeżeli chodzi o jakiś aspekt ajurwedyjski, no to mówi się o tym, żeby wodę z naczynia miedzianego co najmniej 1 kubek wypić takiej wody w temperaturze oczywiście pokojowej lub takiej cieplejszej, ale nie gorącej, wypić 1 kubek do 3 nawet przed wschodem słońca, że wtedy ona ma działanie niesamowicie uzdrawiające, ponieważ ta woda jest żywa. Ta woda wchłania się wtedy do komórek naszego ciała, która uśmierza wszelkie bóle i daje dużo energii i dużo miłości. Więc kochani, i różnica w skrócie, na koniec jeszcze, czy gliniane naczynie, czy miedziane naczynie, wybór zależy od Ciebie. Najważniejsze, żebyś miał wodę czystą, żywą, oczyszczoną z tych wszystkich bakterii. Wodę możesz wlać z kranu nawet i ona sobie świetnie, te naczynia sobie świetnie z nią poradzą. Różnica jeszcze szybciutko. Trzymamy wodę około 8 godzin, czyli na noc wystarczy nalać. Trzymamy wodę 16 godzin, żeby ona się wspaniale oczyściła. Miedziana chłonie miedziana, niszczy wszelkie wirusy, hamuje rozwój patogenów, odkwasza, bo glina też ma działanie alkaiczne, więc one, jedna i druga, mają działanie odkwaszające, wyrównujące pH naszego organizmu. Energetyzuje doskonale wodę, no i oczywiście doskonale wpływa na bóle stawów. Jeżeli masz problemy reumatyczne, no to świetnie będzie działać. Jedna i druga są naturalnym filtrem wody. Woda gliniana, woda z naczynia glinianego chłonie wszelkie metale ciężkie, chłonie wszystkie te mikro, makro elementy, które są zasięgane z plastiku, który jest wszędzie, no i też tutaj wyrównuje też pH, pomaga w gospodarce hormonalnej. Taka jest różnica. Najważniejsze, żebyś Ty używał tej wody. Najważniejsze, żebyś Ty zadbał o swoje zdrowie. Dlatego też wspomniałam na początku, że jest ona doskonałym narzędziem, urządzeniem też tutaj, czy naczyniem, ale taka woda będzie świetna podczas detoksu, pomoże Ci szybciej oczyścić organizm z toksyn. Ale też po detoksie możesz ją używać. Będziemy wodę używać podczas detoksu, a teraz zaczyna się jesienna edycja, czyli będziemy pić przez 5 dni soki z owoców i warzyw rozgrzewających z nutką przyprawy. Zapraszam Cię bardzo, bardzo serdecznie. A jeżeli ten materiał był dla Ciebie pomocny, jeżeli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, to podziel się z innymi, wrzuć to gdzieś tam u siebie, udostępnij, daj lajka, serduszko, subskrybuj kanał. Będzie mi bardzo miło. Dziękuję, cześć.